Siemka, witajcie na kanale Team Pępek, z tej strony Przemek. Słuchajcie, dzisiaj typowy spontanik, wyjazd do Cieszyna, do mojego gościa, z którym będę dzisiaj trenował, może jakiś challenge dla niego będziemy mieć, to już zobaczcie wszystko wkrótce. Dzisiaj same gwiazdy normalnie YouTube'a, także może podejdziemy. Mamy dzisiaj tutaj Tomasza Sararę. Myślałem, że mam się chować też, żeby go dojść. Nie, właśnie nie, tutaj trzeba pokazać Tomka Sararę, witam cię. Tomasz. Moja przyjemność, siemano. Tak jest, oraz Tomek dzisiaj Grzegorz. Tylko przyjechał po rozpiskę, więc... Spoko. Ale treningowo czy bomby? Treningowo! Okej, dobra, słuchajcie, z racji, że też jest to kanał kalisteniczny, postanowiłem cię sprawdzić Grzegorza w kalistenice, bo podobno kalistenika to jest twoja druga pasja, tak? Szczerze nie przykładałem się nigdy do tego, po prostu samo wychodziło zazwyczaj. Czy masy lap dosyć szybko złapałem, czy flagę mogę zrobić. Okay. I tak naprawdę co ludzie to potem oglądali, to mówi, kurwa jadą, to mi to tak po prostu, o, bo tak. Bo silne ręce mam, szczerze ci powiem, dużo korzystam z siły. No oprócz masy lapa, bo masy lapa siłowego mam problem zrobić, no bo jednak rozbudowaną mam górę i ciężko mi jest tak się przebić, więc muszę się jednak do tego tyłu troszeczkę odbić, nie? Ale tak to raczej to przychodzi. Szkoda, że nie mamy cię tutaj drążka właśnie niższego, to może byśmy tam coś próbowali, pomógłbym ci. Co, masy lapa? Masy lapa. Normalnie, no. Tak, jak wchodzę pod sufit. No to dobra, to sprawdzamy dzisiaj Grzeszka również w masylapie. Tak samo chciałem tutaj wspomnieć właśnie, że Grzesiek waży 110 kg, tak? 109 dzisiaj, no. 109 kg. Dzisiaj. I chciałbym jeszcze... No, bo ja w ogóle miałem problem z wagą ostatnio zrobić, naprawdę, kurwa. Po 6000 kalorii i sześciopak i coś się popierdoliło, nie? Dopiero teraz IGF, czyli insulinopodobny czynnik wzrostu, zacząłem przyjmować i dopiero wtedy. Nie wiem, o czym mówią mnie, ale słucham. Nie? I z racji tego, że Grzesiek, też chciałbym tutaj wspomnieć, Grzesiek jest mistrzem świata w wyciskaniu na klatę w koszuli, tak? I w warcabach. Chciałbym, żebyś mi troszeczkę opisał, jak to wygląda właśnie trenowanie w takiej koszuli, tak? Powiedzmy, jaka jest zależność między bez koszuli, a w koszuli, tak? Z wyciskaniem, bo tutaj dodajemy troszeczkę już więcej kilogramów. Może byś tak troszeczkę nam przedstawił, jak to wygląda? Mamy tak, przede wszystkim są to dwie różne dyscypliny. Jest wyciskanie i wyciskanie w sprzęcie. Po co wyciskać w koszuli, skoro bez koszuli tyle nie zrobi? No to w takim razie po co się ścigają w Formule 1, skoro na piechotę nie zrobią takiej prędkości? Rozumiecie? Bo układ nerwowy w wyciskaniu sprzętowym odgrywa naprawdę znaczącą rolę, żeby ustabilizować tą sztangę, bo ciężary przykładowo przekładają się na 150 kg więcej, gdzie ja robiłem 250 RAW, a 400 w koszuli. Więc jest to dla nas ciężar supramaksymalny, czyli coś, na co nasz mięsień nie jest gotowy. Musimy go przygotowywać nie, kurwa, tydzień, dwa, trzy, tylko to trwa nieraz rok, dwa. Okay. Dłuższy czas trwa samo opuszczenie tej sztangi, żeby trafić, żeby koszula nie złamała. To nie jest tak, że koszula wyciska w formie gumy rozciągliwej, sprężyny, jakiegoś siłownika. Nie, wyciskacie wy własną siłą. Tylko koszula działa na zasadzie kompresji, bo ona nie jest rozciągliwa. To sobie pokażemy. Wspomniałeś o tym, że pękła ci koszula, prawda? No. Wiemy o tym, że podczas drogi do plus 400 kg na wyciśnięcie przydarzył ci się wypadek, pękła ci koszula, tak? Lepiej koszula niż guma, nie? No właśnie. No. Podczas pęknięcia koszuli sztanga spadła ci na mostek i złamałeś się, tak? I ciężar 380 kg. Kilo, tak? Dodam, że to było... Ciężar 380 kg to był na tamten czas ciężar, którym robiłem po dwa powtórzenia w koszuli, więc nie przywykłem zazwyczaj do tego, żeby brać sobie spoterów bocznych. Mm-hmm. Mówię 380, co tam, wiadomo. Okay. No i był moment, kiedy ja sobie robię pierwsze podejście, schodzę sobie i ona miała gdzieś wadę fabryczną, rozerwała się w środku. Sprzęt za ponad 2000 zł. Nie miał prawa pęknąć, bo to jest naprawdę solidny sprzęt, ale pękła, miała wadę fabryczną. 380 kg spadło mi na klatkę piersiową, z tym, że jako osoba siedząca w tym lata wiedziałem, wiadomo, mamy mało czasu na reakcję. To jest tak, że nawet mając osoby boczne, spoterów, oni nie zdążą zareagować od razu, żeby to złapać. Poza tym, kto złapie, kurwa, 400 kg lecącemu na ręce? On się schyli po to, tak? On to podniesie z ciebie we dwóch czy trzech, ale przez ręce mu to najczęściej przeleci. Więc czasami jest coś, co jest nieuniknione. Ja też złamałem mostek, z tym, że u mnie to było tak, że mimo, że to spadanie było bezwładne, to było po części kontrolowane, bo uczyłem się przez lata, jak reagować w takiej sytuacji. Okay. Czyli ja wiedziałem, że ja nie mogę zabrać rąk spod sztangi, bo jeżeli ja bym zabrał, to cały ciężar spada. A tak ja byłem w stanie rękami to wyhamować. I najważniejsza zasada jest taka, żeby
wypuścić powietrze całe. Okej, okay, właśnie. Bo jeżeli jesteście na wdechu, no to po prostu was rozsadzi tak, nara, do widzenia. Nie? Wiesz, widziałem ten filmik, powiem ci, że już nie miałem w ogóle ochoty nic oglądać. Po znaczy, prostu, ten, to, bo normalnie... ten film tak wyglądał, ale ja się... po prostu pół ciała nagle zgięło, nie? No sztanga powiedzmy, tak. Przechodzi przez ciało, dotyka ławki i wraca, nie? Ale to pokazuje tak naprawdę, jak ciało człowieka jest elastyczne, kiedy wypuścimy w powietrze, bo jakby miał powietrze, no to... Nie, tylko to był pierwszy odruch. Ja usłyszałem harat, było wypuszczenie powietrza, złapanie sztangi, nie? Zanim ktokolwiek doleciał. Z tym, że ja pierwsze co zrobiłem, to wstałem z ławki, popatrzyłem na sztangę, wziąłem kluczyki i pojechałem na SOR. Nie? Sam, tak? Sam. Wjeżdżam na SOR, oczy takie, kurwa, czerwone, krwinki, tu wszystko porozpierdalane. I pani mówi, co się stało? Ja mówię, że spadła mi sztanga na klatkę, nie? Ona mówi, jak? Ja mówię, taka 400 kilo, nie? No jak panu spadła? No ja mówię, no bo spadła mi po prostu z rąk, to wypadła i to, nie? No to co możemy zrobić? Ja mówię, nie wiem, pani prześwieci klatkę, czy nie ma jakiegoś wylewu wewnętrznego, czy coś, czy płuca nie dostały, czy ten. No i oni tam rentgen i to wszystko, i badania krwi, i CRP ilościowo robili i tak dalej. No i pierwsze, co mi powiedziała, to pan ma zawał. Ja mówię, co mi pani tutaj pierdzieli? Jaki ja mam zawał? Jak ja muszę iść przecież zamknąć siłownię? Nie, my musimy panu zostawić na obserwacji. Ja mówię, nie, ja się nie zgadzam na obserwację, bo ja mam otwartą siłownię, ja muszę jechać zamknąć siłownię, tak? Złamał mostek i chcę zamknąć siłownię. Są rzeczy najważniejsze. Jeszcze nie wiedziałem wtedy, że złamałem mostek, wtedy się dowiedziałem tylko o tym, że w momencie, kiedy przyszedłem do szpitala i z nią rozmawiam już drugą godzinę, to mam zawał. Już się nie pytam o żadne kontuzje, bo wiem, że miałeś ich tyle, że po prostu no. Musielibyśmy chyba z godziny to rozmawiać naprawdę. Ale nawiązując do tego twojego mostka. Mój mostek złamał mi się tak, że on nie poszedł tak. Tylko tak. Gdyby on poszedł tak, to musiałbym zrobić przerwę w treningu, ale że on poszedł tak, to na drugi dzień robiliśmy jeszcze 200. Okej, to jeszcze ostatnie pytanie dla Grześka, a pytanie jest takie. Co 500 plus robił, gdyby nie sport? Szczerze, kurwa, nie mam pojęcia, bo nie wiem, jakby się rozwinęło moje życie. Okej, to może jeszcze takie pytanie do tego dam. Dlaczego wyciskanie? Po prostu... Dlatego, że zawsze wyniki miałem lepsze niż reszta bywalców na siłowni. Ja zaczynając przygodę z wyciskaniem w klapkach i skarpetkach, bo wtedy była taka moda, robiłem 180 kilo jeszcze normalnie w klapeczkach i pierwsze zawody, jakie pojechałem, to chyba trzecie miejsce na Mistrzostwach Polski zdobyłem i to już wiedziałem, że to będzie w miarę jako tako wszystko już prosperować. Rozumiem. Mam dla ciebie taki challenge. Z racji, że teraz ostatnio zacząłem pociągać się na jedne ręce, dosyć, powiedzmy już tak. No mocno. Ja się codziennie pociągam na jedne ręce. Ja wiem, zdajesz sprawę, nie? Znaczy ja mam takie łóżko, wiesz, z balkonikiem. Dzisiaj taki challenge dla ciebie właśnie mam, że dokładasz plus 10 kilo, tutaj no nie do pasa, i będziesz się pociągał na ilość powtórzeń. Zobaczmy, ile dasz razy robić powtórzeń, tyle zaliczałem powtórzeń, tak? Z tym, że ja będę pociągał się na jednej ręce. Też z ciężarem? Bez. Oszust. Na jednej, a ty na dwóch, nie? Tak, ale ja nie mam tricepsu. Słuchaj, zasada jest taka, zrobimy tak, że po prostu ile to robisz powtórzeń i zobaczymy, czy ja będę w stanie tak dogonić cię w tych powtórzeniach, pociągając cię na jednej ręce. Dobra. Dobrze, to zaczynamy. Dobra. Grzegorz, ile trenujesz? Oj, od 15 roku życia, mam 33, no to masz 18, tak? 18 lat. No, ale zawodowo zdychę. Mój rekord pociągnięć na prawą i na lewą rękę wychodzi, wynosi 10, także jak dzisiaj się zrobi więcej, to będzie przypał. Wiecie, adrenalina jest taka dzisiaj dla mnie, bo no, nagrywać z taką osobą, to wiecie, to jest... Z jaką? Co ja? Grzesiek, no słuchaj, no, twoje rekordy są tak potężne, że dla mnie to jest niewyobrażalne. Pijak, wulgarny, ham, prostak i wszystko co najgorsze, ale kiedyś byłem silny. Próbujemy. Dobra, czyli dyszka. Myślę, że z 10. Może być, nie? Jest stres. Lecimy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dawaj, dziesięć, jeszcze. Ej, kurwa, chodź. Dawaj, 11, 12, ostatni będzie, chodź to mocno, 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 mocno. Trzynaście. Jeszcze raz. Dawaj. Poprzez tą wódkę. Poprzez tą wódkę i piwo, wszystko na raz. Mamy 14. No, gratulacje, brawo, super. 14 pociągnięć z plus 10 kilo. Kurwa! Nie jest ja nie pamiętam, kiedy takie cardio robiłem. Sprawdzimy, czy będę w stanie się pociągnąć 14 razy na jedne ręce, przy czym, że będę się pociągał. Czekaj, idę po piwo, idę po piwo tylko. Prawa, lewa. Okej, dobra. To lecimy. Hop. Raz.
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 3, 4, 1, 6, 11, 12. Ja bym go tak średnio, ale dobra. Dobra. To koniec. Wygrałem! Kurwa! Brawo! Nie dałem rady, ja muszę puścić. Ale muszę wam powiedzieć, że mimo wszystko, że przegrałem, to pobiłem swój rekord. Powiedzmy to 11, 12, był to 10, także przy takiej osobie motywacja jest. Czyli co? Czyli jestem dobry na drążku. Czyli przegrałem, ale pobiłem rekord swój. Fajnie. Dobrze, super. Spoko. Widzicie, no tak to właśnie walczyć z mistrzem świata, nie? No to ciężko, no po prostu. Trzeba być dużo lepszy, żeby go pokonać po prostu.